Przez te najbliższe tygodnie miałeś okazję odkrywać istotę modlitwy, czyli poznawać Boga jako tego, który pragnie się z Tobą spotykać, Boga jako tego, który pragnie do Ciebie mówić i jako tego, który zawsze się wsłuchuje w to, co masz do powiedzenia i zawsze odpowiada na każde Twoje wołanie. To był czas, kiedy staraliśmy się wyrzucać utarte schematy, pewien legalizm, czyli traktowanie modlitwy jako czystego obowiązku, który nie prowadzi do spotkania z żywym, osobowym Bogiem. I jedna z konferencji nam zaproponowała to właśnie, żeby wyrzucić, zrezygnować z tego, do czego byliśmy przyzwyczajeni, żeby na nowo, może nawet w tym, co już było częścią naszego życia modlitwy, odkryć Bożą obecność. Odkryć na nowo każdą z tych form modlitwy jako niezwykły czas przebywania z Bogiem. Żeby zobaczyć, że modlitwa to nie jest określony czas. Modlitwa nie ogranicza się do czasu, który wydzielam dla Pana Boga. Ale modlitwą może stać się całe nasze życie. I przez ten czas Bóg zapraszał Cię do większego, wytężonego słuchania, żebyś nauczył się, słuchając Go, modlić od nowa. Żebyś tak jak niemowlę, które słucha otoczenia swoich bliskich i od nich uczy się mówić, żebyś na nowo nauczył się mówić do Boga. Przemawiać Jego językiem, Jego słowem. To jest najpiękniejsze, co może być w naszym życiu modlitwy, modlitwa słowem. I te ostatnie dwa tygodnie, przez piękno modlitwy słowa, ten tydzień poprzedni nie miał żadnych pytań. Nie stawiał żadnych pytań. To było po prostu mówienie Boga w słowach konkretnej modlitwy, w doświadczeniach konkretnych ludzi, którzy wnieśli swoje życie na modlitwę, autentyzm modlitwy. I ten ostatni tydzień, myślę, że pozwolił uporządkować to, co przeżyliśmy tydzień wcześniej. Pokazać, że te konkretne modlitwy wpisują się w jakiś nurt, który pozwala nam dla uporządkowania klasyfikować modlitwy, podzielić je na jakieś grupy, na formy, ale właśnie nigdy nie gubiąc istoty modlitwy, istoty przebywania z Bogiem. Dlatego chciałbym, żebyś teraz na początku tego nauczania pomyślał o takim doświadczeniu Twojego życia, które obnażyło Cię na tyle, że wszedłeś bardzo głęboko w autentyzm modlitwy. Może to było doświadczenie, które Cię powaliło na kolana, bo przeżyłeś coś bardzo trudnego, coś, co wzbudziło wielki lęk, poczułeś się bezradny i w końcu samo to, że padłeś na kolana, już stało się Twoją modlitwą, bo ta postawa wyraziła to, co przeżywasz. Pokazałeś wtedy prawdziwe uniżenie i bezradność, ale właśnie uznając w ten sposób majestat i wielkość Boga. Może to było doświadczenie wielkiej radości, coś tak rozradowało Twoje serce, że nie wiem, zacząłeś śpiewać z radości przed Bogiem, że wyciągnąłeś ku Niemu swoje dłonie, że zatańczyłeś przed Nim jak król Dawid. Pomyśl o takim doświadczeniu, które złączyło się też z Twoją postawą, z Twoim nastawieniem. Dlaczego do takiego doświadczenia się uciekamy? Bo modlimy się życiem. Myślę, że już to odkryłeś, ale dziś chcę Ci to przypomnieć i powtórzyć. Modlimy się naszym życiem, tym, kim jesteśmy. To przynosimy na modlitwę. Nieprzygotowany schemat, nie czyjeś słowa. Te modlitwy, które mamy gotowe, są nam dane. Jeśli ich nie uczynimy swoim wołaniem do Pana, pozostają pustym wołaniem. Dlatego
Potrzebne jest zaangażowanie Twojego serca w to wszystko, co mówisz, co przeżywasz. I wcale nieprawdą jest to, że nieważna jest postawa, nasza postawa, postawa, jaką przyjmiemy w czasie modlitwy. Bo ona wyraża, właśnie może wyrażać i sama postawa może stać się modlitwą. Czym jest adoracja? Trwaniem w obecności. Jedna z najpiękniejszych modlitw. Jest postawą właśnie. Trwaniem w czyjejś obecności. W świadomości tego, że znajduje się w obecności Boga. I za chwilkę troszkę się odwołam do tych form, rodzajów modlitwy, o których rozważaliśmy. Myślę, że te rozważania były na tyle jasne, że nie trzeba ich jakoś rozważać z czasem modląc się. Myślę, jako wspólnota będziemy pogłębiać te drogi, ale też chciałbym dziś troszkę powiedzieć o formach modlitwy. O tych mocach, które mamy gotowe, jak czynić je swoimi, jak czynić je doświadczeniem Boga. I zacznę od przypowieści pewnej, o trzech mnichach, którzy wyrzekli się tego świata, zamieszkali na wyspie na środku ogromnego jeziora i tam sobie żyli. Poświęcali swój czas modlitwie, tam uprawiali jakieś poletko, żeby mieć się czym posilić, żyli bardzo skromnie i doświadczali w tej swoim życiu wielkiej bliskości Boga. Postanowili żyć dla Boga. Oddalić się od wszystkich innych, żeby być tylko dla Boga. I się bardzo szybko okazało, że każdy, kto się z nimi spotkał, doznawał uzdrowienia i duchowego, i cielesnego, więc tamte łódki nie przestawały pływać w stronę tej wyspy. Wszyscy tam chcieli się z nimi spotkać, porozmawiać chociaż na chwilę. Nawet skrzesili kilku umarłych i sprawa doszła do biskupa. Biskup mówi, trzeba sprawę zbadać. No ale jak takie cuda robią, to nie będę nikogo wyznaczał, tylko sam popłynę na tą wyspę i zobaczę, co to za mnisi, czy rzeczywiście jako biskup mogę potwierdzić, że to jest z Boga, że to nie żaden szamanizm. I biskup popłynął zbadać sprawę. Postanowił z tymi mnichami spędzić cały dzień i od rana do wieczora uczestniczył w tym wszystkim, co przeżywają. No i pyta się. No, a tutaj jak jesteście w odosobnieniu, no to na mszę świętą nie chodzicie. No, nie chodzimy. No, a tak w odosobnieniu jesteście, widzę, że tu nic ze sobą nie zabraliście, tylko to, co znaleźliście na tej wyspie macie, no to Pisma Świętego ze sobą nie wzięliście. No, nie wzięliśmy. No to powiedzcie mi, jak się modlicie? No, bardzo prosto. Mówimy, nas jest trzech, was jest trzech, bądź Boże uwielbiony. No, a Ojcze Nasz nawet nie znacie? No nie znamy. Się drapie po głowie, nie wie, co ze sprawą zrobić, ale mówi, wygląda, że to rzeczywiście autentyczne działanie Boga, więc mówi tak. To ja was tu do końca tego dnia nauczę modlitwę Ojcze Nasz, żebyście chociaż Ojcze Nasz mieli, wstydu nie było, jak ktoś przyjdzie z Watykanu badać tutaj wasze poczynania. I się tym Ojcze Nasz macie codziennie modlić, bo to Pan Jezus nas nauczył. No i tam tłuk z nimi to Ojcze Nasz cały dzień do końca. Wieczorem odpływa od mnichów i mówi, no to jeszcze powiedzcie Ojcze Nasz na koniec, zanim odpłynę. Tam chórem we trzech powiedzieli. Jest już w połowie jeziora biskup i nagle słyszy, księże biskupie, księże biskupie. Odwraca się oni we trzech, biegną po jeziorze i się pytają, Ojcze Nasz i co dalej? Prawdziwe owoce w naszym życiu przynosi modlitwa, która jest autentycznym spotkaniem z Bogiem i jest przyniesieniem swojego życia Bogu. To, co poznawaliśmy przez ten tydzień, te cztery formy modlitwy, można uczynić, porządkując swoje życie modlitwy już w jakiś sposób, uczynić czterema etapami każdej modlitwy. Tak naprawdę. Za chwilkę spojrzymy na modlitwę, która stała się doświadczeniem życia człowieka. Człowieka, którego dobrze, mam nadzieję, że już znacie. Stała się przyniesieniem Ojcu tego, co się dzieje w jego sercu. Wielkiej rozterki, wielkiego bólu, wielkiego lęku też, ale wielkiej nadziei, którą złożył w Bogu i wiedział, że się nie zawiedzie. Modlitwa, która otworzyła tak naprawdę mękę Chrystusa,
Modlitwa, która przez tradycję Kościoła została nazwana modlitwą arcykapłańską Chrystusa. To pokazuje, Chrystus jest wzorem także modlitwy dla nas, śmieszne się może wydać, nie? Jak Bóg może być wzorem modlitwy, modlił się sam do siebie. Nam to też się zdarza, nie? No to jest, może się modlić do siebie. Ale to pokazuje właśnie ta wewnętrzna relacja w Trójcy, ta ikona jest pięknym wyrazem tego, tak? Trójcy Rublowa, która trafiła na ostatnie rozważanie w naszym podręczniku, jest pokazaniem właśnie, że w Trójcy jest miejsce dla Ciebie. Że Bóg nie jest zamkniętą przestrzenią, ani nie jest prezesem w Kościele i mówi, my na szczeblu najwyższym z Synem i Duchem Świętym wszystko ustalamy, a Wam przekażemy swoją wolę. Tylko Bóg zaprasza nas w swoje życie. Żebyśmy w modlitwie właśnie doświadczali życia Bożego, żeby Boże życie stało się naszym udziałem i żeby nasze życie było wpisane w życie Boga. I ta wewnętrzna relacja w Trójcy, właśnie to, jak Jezus odnosi się do Ojca, ukazuje nam pięknie w ogóle cała Ewangelia na temat monologii Jezusa. Zobaczcie, co On wtedy robi. Mówi niby do ludzi, a z kim rozmawia? Z Ojcem. Mówisz tak, żeby wszyscy słyszeli, nie Ojcze, dzięki, że mi... Albo uwielbiam Cię, Panie nieba i ziemi, że tajemnice Królestwa objawiłeś prostaczką. Pokazuje, na czym ta relacja ma polegać i co jest najważniejsze, co jest fundamentem. Autentyzm. Autentyzm. Czyli co ma uprzedzać? Pragnienie spotkania. Po tych słowach Jezus podniósł swoje oczy ku niebu i powiedział: Ojcze, nadeszła godzina. Obdarz chwałą swego Syna, aby i Syn Ciebie obdarzył chwałą. Przekazałeś Mu władzę nad wszystkim, co żyje, aby On dał życie wieczne wszystkiemu, co Mu dałeś. A życie wieczne polega na tym, aby wszyscy poznali jedynego, prawdziwego Boga i Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Ja obdarzyłem Cię chwałą na ziemi przez wypełnienie dzieła, które mi zleciłeś do wykonania. Teraz zaś Ty, Ojcze, obdarz mnie u siebie tą chwałą, jaką miałem u siebie przed zaistnieniem świata. Objawiłem Twoje imię ludziom, których mi dałeś ze świata. Należeli do Ciebie, lecz dałeś mi ich, a oni zachowali Twoją naukę. I dalej Jezus modli się za apostołów, żeby wytrwali w wierze, żeby doświadczenie krzyża nie zniszczyło ich wiary, nie zniszczyło ich zaufania. Później Jezus modli się za Kościół, czyli za nas, za wszystkich, którym oni wiarę przekażą. Ta modlitwa jest otwarta na każdego człowieka. Papież Benedykt kiedyś w swoich katechezach środowych komentował ten fragment Ewangelii i porównał tą modlitwę do dnia przebłagania. Rzeczywiście ona ma wszystkie te etapy jako modlitwę, którą kapłan wypowiadał w świątyni w dzień Yom Kippur, czyli dzień, kiedy najwyższy kapłan, arcykapłan składał ofiarę przebłagania. Czyli to jest modlitwa przebłagania. Jedna z form modlitwy. Skąd ona wynika? Z życia. Z tego, co się za chwilę ma stać. Jezus ma się stać ofiarą. Przebłagania. Za nasze grzechy. I modli się, żeby był do tego zdolny. Już wnosi każdego z nas w tą ofiarę. W tym, co opowiada, o czym rozmawia z Ojcem. Od czego zaczyna? Mimo tego, że to jest modlitwa przebłagania, powinien zacząć mówić, proszę Cię za tych grzeszników. Od czego? Od uwielbienia. I pokazuje całą tą modlitwą chwałę. Ukazuje chwałę Ojca. I myślę, że to jest taki bezpieczny kierunek każdej naszej modlitwy, żeby ona była ukierunkowana na chwałę Boga. Żeby w tym, co robimy, w jaki postawie stajemy do modlitwy, objawiła się chwała Boga w naszym życiu, a dzięki temu też przez nas innym. Żeby nasze życie później objawiało chwałę Boga innym. Dlatego takim najlepszym wprowadzeniem w każdą modlitwę jest modlitwa uwielbienia.
Zaraz powiem dlaczego, tylko cofnę się do tej tradycji, o której Wam już wspominałem, tak? Jak mówiliśmy o tej izdebce naszej i o czasie najlepszym na modlitwę, to tam jest to stawanie na progu. W czasie tego tygodnia w rozważaniach do tego wracaliśmy, o stawaniu na progu domu Ojca, żeby wejść na spotkanie z Nim i się modlić. To, co ojcowie Kościoła, przypomnę jeszcze raz, mówili, zanim wejdziemy do miejsca, gdzie mamy się modlić, już wtedy zacznij się modlić. Ojcze nasz, czy inną modlitwę, pod Twoją obronę, forma prostego egzorcyzmu, żeby wejść już w modlitwę i wejść z takim nastawieniem, nie ciągnąć już za sobą tego wszystkiego, co nas od Boga może odwracać. No i co nas ukierunkowuje później najbardziej? Właśnie modlitwa uwielbienia, bo w ogóle wtedy się nie skupiam w dziękczynieniu, mogę się skupić na sobie. W modlitwie prośby skupiam się tylko na sobie. W modlitwie przebłagania skupiam się na innych, na ich potrzebach, w tak samo w modlitwie wstawienniczej. A w modlitwie uwielbienia zwracam się tylko ku Bogu i patrzę na to, kim jest, nie jak jest dla mnie, tylko kim jest, jak go postrzegam. Też ta modlitwa uwielbienia może nam też powiedzieć dużo o naszym sposobie patrzenia na Boga. I tego bardzo szybko odkryjemy wtedy, czy widzimy Boga rzeczywiście, czy doświadczamy Boga i się z Nim spotykamy. Druga ważna, istotna rzecz w modlitwie uwielbienia to pozwólmy, żeby Bóg się wtedy przez Ducha Świętego w nas modlił. Bo na siłę czasem nic nam nie przychodzi do głowy, nie? I ja jak się zaczynam od uwielbienia kiedyś modlić, no to tak czasem po prostu nie wiedziałem, co powiedzieć. Nie odkryłem jeszcze dobrze Boga. Nie wiedziałem za bardzo, kim jest. Doświadczałem Go właśnie bardziej ze swojej perspektywy. Jeszcze nie pozwalałem Mu za dużo mówić, bo sam miałem dużo do powiedzenia. I to bardzo sprawiło, bardzo, że się oddalałem od Niego. Zamiast doświadczać Jego obecności, to znów siebie stawiałem w centrum. Dlaczego nie skorzystać z tego, co jest nam dane? To, co mówiłem Wam, tak? Żeby się uczyć jak niemowlak, mówić Jego słowami, nie ciągle swoje wciskać. Mamy hymn, którym się modli całe niebo, a my chcemy wymyślać coś lepszego. Najpiękniejszą, najprostszą formą uwielbienia jest włączenie się w chóry aniołów, którzy sobie powtarzają: Święty, święty, święty Pan Bóg zastępu. I to wystarczy. Później odkryjesz, bo Bóg pozwoli ci się odkryć. Bóg zaprosi cię do tego stołu i zobaczysz tam różne noże, widelce, nie wiesz co do czego. On ci zacznie opowiadać, to jest do tego i ty, o, dzięki ci za ten widelec, do... I to na tym polega. Bóg sam przez Ducha Świętego będzie w tobie uwielbiony. Odsłoni przed tą swoją tajemnicę, jeśli mu na to pozwolisz, nie będziesz zasłaniał go ciągle sobą. I modlitwa uwielbienia otwiera nas na tajemnicę Boga i z czasem ona wystarczy. To, co święty Paweł powiedział, nieustannie dziękujcie za wszystko. I później dodaje po co, żeby właśnie chwała Chrystusa w całym waszym życiu się objawiała. Nasze życie... Modlitwa ma do tego prowadzić, żeby nasze życie było ukierunkowane na chwałę Boga, żebyśmy ją widzieli i nieśli sobą, żebyśmy zaczęli żyć na chwałę Boga. I jak zaczniemy uwielbiać, to bardzo szybko Pan Bóg objawia nam to, co dla nas dokonuje, jako właśnie wszechmogący, jako niepojęty, nieogarniony, jako miłujący. Czyli to, w czym znajdujemy uwielbienie, w tym, w czym go wielbimy, on później pokazuje, no zobacz, ja cię kocham, ja ci przebaczam. I nagle zaczynam widzieć mnóstwo rzeczy, za które powinienem podziękować. Zaczynam widzieć Bożą troskę nad moim życiem, a tylko uwielbiałem. Odwróciłem w końcu oczy od siebie i w Bogu zauważyłem nagle siebie. Stąd się rodzi dziękczynienie. Stąd się zrodzi autentyczne dziękczynienie, które wzbudzi radość, nie na siłę coś tam, żeby podziękować, nie, żeby schemat zachować, jakieś modlitwę.
tylko coś, co autentycznie wzbudzi radość, zachwyt, bo zaczynam widzieć Boga we mnie, w moim życiu. I Bóg też, kiedy go uwielbiamy, objawia swoje pragnienia. Będziesz wiedział, o co prosić. Objawia ci swoje pragnienia i będziesz, twoja modlitwa prośby w końcu nie będzie związana z wielkimi rozczarowaniami, bo zaczniesz prosić o to, co jest potrzebne i o to, co cię będzie prowadzić do zbawienia. Nie o to, co cię będzie zamykać i niszczyć na zbawienie. I zaczniesz szybko wypełniać. Zobaczcie, jeżeli rzeczywiście nasza modlitwa w nas, czyli też prośba, stanie się słowem Boga, bo Bóg zamieszka w nas prawdziwie, skąd się biorą uzdrowienia? Skąd się biorą nawrócenia, jeśli się za kogoś wstawiamy? Bo wykładamy słowo Boga. Się zacznie Bóg w nas modlić, czyli mówić do nas. My zaczniemy słuchać tego i powiemy, przekażemy innym słowo Boga, to już nie wypowiadamy swoje słowo. Ja wtedy nie mówię w swoim imieniu komuś uzdrawiam cię w imię Jezusa Chrystusa. To mówi Chrystus przeze mnie. Dlatego ta modlitwa jest skuteczna. Ale ona rodzi się z posłuszeństwa. Czyli z czego? Z tego, że najpierw zaczynam słuchać. I zobaczcie, każda z tych modlitw przynosi owoce, kiedy u jej początku staje spotkanie z Bogiem. Zachęcam was, to mówię z praktyki i z doświadczenia swojego życia, żeby właśnie każdą modlitwę rozpocząć od uwielbienia Boga, od odwrócenia się od siebie. Dlaczego? Bo wtedy też możemy zobaczyć nowe przestrzenie. Może z czymś innym przyszliśmy na tę modlitwę, a Bóg nam pokazał co innego. Modlitwa Jezusa w ogródce, o której mówiliśmy na poprzedniej konferencji. Jezus przyniósł co innego, a wyszedł z czym innym. Bo nauczył się słuchać, nauczył się posłuszeństwa. I dlatego Chrystus Cię dziś zaprasza do tego, żebyś cały czas w tym, co robisz, poszukiwał Jego bliskości, Jego obecności. No i teraz te formy modlitwy, możemy nazwać gotowej, tak? Które nam są dane. Najdoskonalsza modlitwa to liturgia. Modlitwa, która nas jednoczy i pokazuje to, co będzie w niebie. Pełna jedność w Bogu wszystkich. Dlaczego? Bo wszyscy w końcu wsłuchamy się w pragnienie Boga. Zacznijmy mieć w sobie te same pragnienia, czyli będziemy myśleć o tym samym, nie będziemy się ranić, będziemy się kochać, czyli zjednoczenie. W liturgii to już wyrażam, zobaczcie, wszyscy stajemy różni, każdy z nas inny, każdy z nas z innym wyobrażeniem o tym, jak Bóg kocha, jak Bóg przebacza. Co nas jednoczy? Chrystus. Nic innego. Nic innego nas nie musi łączyć we wspólnocie, bo łączy nas Chrystus. I to jest liturgia. Uprzywilejowana forma modlitwy, jedyna. I wiecie, czym ona zawsze jest? Uwielbieniem Boga. Liturgia godzin to uwielbienie Boga. Jego słowami jeszcze, żeby było lepiej, to tam jest wycięte do minimum gadanie człowieka i są same teksty biblijne, psalmy i czytania najczęściej z proroków. Druga forma, Eucharystia, samo słowo, dziękczynienie. Dziękczynienie, jakie składamy Bogu, uwielbienie Boga jako wspólnota, jako Kościół. Coś doskonałego. I później mamy takie formy modlitwy indywidualnej, ale już gotowej. I jak je czynić swoimi? Niektórzy się śmieją, że pierwszy różaniec wyglądał w taki sposób, że Pan Jezus podszedł do Maryi, złapał ją za sukienkę i krzyczał: mamo, mamo, mamo. Jak różaniec nie przegadać, ale przemodlić, być w doświadczeniu obecności Boga. Nie przez przypadek są tajemnice. Nam się wydaje, że to zdrować Marię jest najważniejsze. Najważniejsze jest tajemnica. A my zapowiemy tajemnicę, jak już jesteśmy pod końcem, się zastanawiamy na końcu, która była, żeby zapowiedzieć sobie kolejną. A to zdrować Marię jest po to, żeby podtrzymać nas w medytacji rozważaniem tajemnicy życia z Jezusa, spotkania z Jezusem. Ojciec Badeni, człowiek wielkiego formatu,
Mam nadzieję, że będzie sługą Bożym, kiedyś błogosławionym i świętym. On mówił właśnie w takich swoich prywatnych wyznaniach, że już jako emeryt miał czas na modlitwę, tak mówił. Szedłem sobie, mówi, siadłem na ławeczce i tak od 9 zaczynałem różaniec, o 11 kończyłem i może trzy zdrowaś Maryi powiedziałem. I mówi, i miałem poczucie, że odmówiłem cały różaniec. Zatrzymałem się nad tajemnicą Chrystusa i z nim się spotkałem. I byłem w jego obecności. Nie dał się zamknąć w formie. I to nas zawsze będzie mówić, jeśli będziemy bardziej przywiązywać uwagę do formy, niż do tego, którego mamy spotkać. Tak samo modlitwa litanijna. Piękna forma uwielbienia Boga. Piękna forma błagania. Jak czasem stajemy, tak jak mówię, bezradni, to możemy wziąć te litanie błagalne wszystkie i tam ktoś już pod natchnieniem Ducha Świętego te słowa włożył w nasze usta. Tylko uczynić je swoimi, żeby one nie były bezmyślne. Codzienny pacierz. Jako taka forma, zobaczcie, to co mówiliśmy, Kościół jak uczył modlitwy, dawał wyznanie, tak, o tym ostatnio mówiliśmy na konferencji, dawał wyznanie wiary, nie Ojcze nasz cel, tylko wyznanie wiary, żeby nauczyć Boga. I od tego każdy dzień możemy zacząć. Ojcze nasz, pozdrowienie anielskie, oddać się pod obronę Maryi i wyznanie wiary, które ma nam przypomnieć, w jaki sposób możemy doświadczać Boga każdego dnia. I zobaczcie, jeżeli składamy, chociaż odmawiamy na głos, składamy wyznanie wiary też przed światem duchowym. To nie jest bez znaczenia. Ten świat duchowy jest i funkcjonuje obok nas. Jest też zły, który nas kusi, który gdzieś chce tam swoje 5 groszy dodać we wszystko, co się w naszym życiu dzieje, żeby zasiać ferment, kłamstwo wprowadzić. A ja przed nim mówię, do kogo należę, w kogo ja wierzę. To jest dla mnie centrum życia. I dlatego to wszystko, co wypowiadamy, będzie miało znaczenie i będzie bardzo skuteczne w naszym życiu, jeżeli będzie to doświadczenie, że to wszystko odbywa się w obecności Boga i to będzie nas prowadzić do najpełniejszej formy modlitwy, czyli modlitwy nieustannej. Do modlitwy, która będzie przenikać w nasze życie. Ale zobaczcie, to odosobnienie, ta modlitwa indywidualna zawsze będzie potrzebna jako pogłębienie tej więzi relacji z Chrystusem, jako też pewne uporządkowanie naszego życia. Dlatego zachęcam Was, żebyście korzystali z całego bogactwa form, sposobów modlitwy, bo to też sprawia, że możemy tam wnieść całe nasze życie. Żebyśmy się tylko nie zamknęli w jakimś schemacie, że do Pana Boga idę tylko jak coś potrzebuję, albo od czasu do czasu jeszcze jak trzeba przeprosić, albo jak za kogoś poprosić, no to 3 formy najulubieńsze mojej modlitwy. Ale jak coś zobaczę, że się fantastycznego w moim życiu dzieje, to już nie podziękuję. Albo będę to odkładał, nie wiem, dobra, wieczorem mam czas na modlitwę, to podziękuję Panie Jezu wieczorem. Tylko mi przypomnij, żebym Ci za to podziękował. Uczmy się też takiej spontaniczności w modlitwie. Duch Święty niesamowicie prowadzi i odkrywa przed nami, że do tej bliskości jesteśmy zaproszeni nieustannie. Bóg przychodzi w najbardziej nieoczekiwanym momencie. Bo wtedy, kiedy się najmniej spodziewamy, możemy najbardziej doświadczyć Jego bliskości i mocy Jego łaski. Jak się spodziewamy, jak wyczekujemy, nie? No to już inaczej człowiek odbiera. Ale jak Bóg się zaskoczy swoją obecnością, swoją bliskością, tym, że o Tobie pamięta, nagle, nie? Jak mam kogoś bliskiego i zadzwoni, tak tylko, żeby się przypomnieć, że pamięta, nie? To jest miłe. A zobaczcie, ile razy Bóg przez Ducha Świętego, przez natchnienia, żeby zwrócić ku Niemu swoje myśli, Tobie przypomina, że o Tobie pamięta, że towarzyszy Ci w tym wszystkim, co przeżywasz. To jest właśnie to patrzenie też z perspektywy Boga na naszą modlitwę. On uprzedza wszystko i będzie Cię prowadził, dlatego z zaufaniem wchodź w każde to zaproszenie, które do Ciebie kieruję, i przed Tobą jeden z najpiękniejszych tygodniów szkoły modlitwy. Poznawanie i odkrywanie wielkiej łaski, wielkiej tajemnicy,
i wielkiego bogactwa bliskości Boga, jakim jest Eucharystia. Zapraszam Cię, żebyś w ciągu tego tygodnia, na ile będziesz miał taką możliwość i Ci się uda, korzystał z tej łaski, z tej bliskości, korzystał z Eucharystii. Potraktuj to jako zaproszenie Chrystusa, który do tak wielkiej bliskości Cię zaprasza, żeby nie tylko poznawać Eucharystię, odkrywać swój stopień zaangażowania i rozpoznawania Chrystusa w Eucharystii, ale też, żeby poprzez uczestnictwo w niej, doświadczając tego bezpośrednio, odkrywać tą bliskość.